panu dziękuję. Za to, że pan uważał się, co nie jest taki proste. Chciałam też, żeby pana profesora poprosiła o komentarze pana pracy. Bo z potem wcześniejszych z tych nagrań dowiedziałam się, że różne przygody pana spotykają i różne komentarze do pana docierają. Także bardzo panu dziękuję. I chciałam zapytać, dlaczego pan idzie pod prąd? Dlaczego pan idzie z tym powszechnym nurtem, na przykład razem z ekspertami, których znamy z TVN, ale szybkim, Włoszykiem, Włoszczykiem, Buczakiem. Dlaczego, czy pan zna opinię tych ekspertów i dlaczego pan swoją drogą idzie? Witam państwa wszystkich, chociaż chwilę możliwości z państwem się tutaj spotkać. Przyznam się, że tych panów nie znam, nie słyszałem nic o nich. Jakieś osoby do mnie wysyłają maile bardzo negatywne i opływają mnie po prostu, proszę państwa. Ale ja tego nie czytam. Ja sprawdzam tylko pierwsze zdanie i widzę, co tam dalej będzie i to jest przechodzi do archiwów. To jest kontrolowane przez policję, przez FBI. To już jest ich sprawa, co z tym zrobią. Czy miał pan profesor pogróżki co do własnego życia? Była jedna taka pogróżka. Zaraz po moim pierwszym występie 8 września poprzedniego roku. Powiem szczerze, że w tym czasie, ponieważ to było na samym początku, w ogóle to zignorowałem, bo myślałem, że jakiś wariat. No i może to był wariat, ale ponieważ w międzyczasie dostaję całą lawinę tych e-maili, które dzieją nienawiścią, to jest oczywiste, że to jest nienawiść. Czyli ktoś steruje tą nienawiścią. Mam wrażenie, że w jakiejś gazecie, czy w jakimś telewizorze, w jakiejś stacji ktoś steruje nienawiścią i porusza tą całą grupę ludzi, którzy nie chcą do mnie wysyłają, ale wysyłają do moich zwierzchników, tak, do moich kolegów, NASA. Mówią, że w ogóle tego się dobrze. Jeszcze raz to. Panie profesorze, jak pan myśli, skąd się bierze ta lawina chamstwa? Czy pan profesor był przygotowany na to, że to chamstwo tak opanowało życie publiczne w Polsce? Od jakiego czasu nie jest pan w Polsce? I jak pan myśli, pan profesor, skąd się biorą te ataki? No to mówią, że chyba się odstrzeliła od głowy. Ja pamiętam taki incydent, który jakiś tam prawie ważny minister napadł na panią. Także gdzieś to by się zdarzyło w Stanach Zjednoczonych, to by było aresztowane od razu. Przestał być politykiem i wolno by przestał być żyć po prostu w publicznej sferze. Rozumiem, że dalej jest politykiem, tak? No więc nie jestem przygotowana na tę sytuację, ale to jest odpowiedź na Pani pytanie. Panie profesorze, zanalizował Pan raport MAK-u, zanalizował Pan raport Komisji Millera i z tego co zrozumiałam, ze 100% pewnością możemy odrzucić, że teza zawarta w tych raportach, że brzoza ucięła skrzydło, jest, możemy to odrzucić ze 100% pewnością, tak? No właśnie tak ocenili to profesorowie z Uniwersytetu Jagiellońskiego, że właśnie brzoza ani błąd pilota nie mógł mieć wpływu na katastrofę tego samolotu. To co? Mogę pan pokrótce dosłownie, bo my mamy dostęp do tych materiałów, do pana bardzo zresztą takich klarownych wyjaśnień, co się stało. Tylko tutaj, żeby
raporcie MAK-u i w raporcie Millera jest nieprawdziwa. I wobec tego, co się stało? No, tak jak wyjaśniam w swoich naukowej pracy, ja muszę Państwu powiedzieć, że ja to naukowiec. Że ja tutaj mówię wyłącznie nauką. Moja praca jest dość zaawansowaną pracą naukową i na podstawie metodologii i programów, jakie korporacje Stany Zjednoczone wydały miliony dolarów, chcą ten program, te programy rozwinąć. Ja sam mam fundusze kilku milionów dolarów, które dostałem, żeby właśnie ten program po metodologii rozwinąć. Także na podstawie użycia tego programu, tej metodologii, pokazałem, że pomimo, że drzewo, które przyjąłem 4 razy mocniejsze niż jakiekolwiek drzewo byłoby w stanie być, samolot o skrzydle słabszy niż samolot i to skrzydło, w jakim on był, naprawdę, przy każdej prędkości, przy każdej pewnego raz przecina to drzewo, czyli dlatego to drzewo nie może mieć żadnego wpływu, dlatego profesorowie Józef Wielskiego powiedzieli, że to mamy co dyskutować na temat drzewa, to już jest historia. Zastanówmy się, co dalej. No co dalej, to powiedział doktor Śródziński, tak? On mówi tutaj o dwóch wybuchach. Mówi, że pierwszy wybuch spowodował urwanie skrzydła. Drugi wybuch spowodował rozbicie skabuła samolotu na części. No i potem część przednia już w części środkowej, tylnej rozdziała. Część środkowa tylna się odwróciła z otwartym, zamrugem już i całość runęła na siebie. Ja z tych poprzednich Pana wykładów, Pana Profesora, zapadło mi kilka takich zdań. Po pierwsze, że gdyby to skrzydło było urwane, tak jak podaje ten raport MAK-u, to samolot musiałby wyciąć całą drogę, skosić całą drogę drzewo na takiej wysokości był, jeśli wtedy uciął tą rzosę, to musiałby wyciąć całą przesiekę w lesie, a ze zdjęć satelitarnych wiemy, że tego nie zrobił. I wiele bardzo takich konkretnych, sensownych argumentów, których nie da się obalić, a jednak rząd trwa przy raporcie Komisji Millera. Jak Pan Profesor to tłumaczy? Może rząd już nie trwa, bo dostałem telefon od prokuratury, miejmy nadzieję. Takim kolejnym faktem, który Pan Profesor, o czym się dowiadujemy, to że od momentu komendy odchodzimy, z normalną prędkością by się zniżał samolot 3-4 metry na sekundę, a on się nurkuje w dół 8 do 16 metrów na sekundę. No tak, redaktor, to będzie 16, redaktor z naszego dziennika? Falkowski. Tak, Falkowski, słowa typu. Ja myślę, że tam było raczej 8-9 metrów na sekundę, ale to i tak jest 3 razy szybciej, czy 2 razy szybciej, 2,5 razy szybciej od tego, jak samolot schodzi przy lądowaniu. No, ale jest 3 metry na sekundę. To nie jest naturalne. To jest na pewno powód do podejrzenia, że coś się stało w tym momencie. Niestety jeszcze nikt tego nie badał. Nie wiemy, co się stało. Trzeba się tym zająć. Mam nadzieję, że ponieważ już około 80 profesorów polskich zgłosiło się do pracy w tym kierunku i z Politechniki Warszawskiej, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z AGH, może jutro dołączy więcej z Politechniki Białostockiej, może z innych ośrodków. Słyszałem coś o Wacie. Także może się zajmiemy, kto się zajmie, ekspert, tą właśnie, tym odcinkiem, co mogę
się zdarzyć. Ja wiem jedno, że na mój rozum nikt nie wchodzi w mgłę z podwójnie szybką prędkością, czy podwójnie szybką prędkością. To musi być jakaś awaria. Coś się musiało zdarzyć, ale co nie wiem. Zatem według raportu Maku i raportu Millera, po teoretycznie ścięciu brzozy, czy odcięciu skrzydła przez brzozę, samolot wznosi się z kilkukrotnie większą siłą do góry niż w ogóle techniczne możliwości tego samolotu, tak? Nie tylko tego samolotu, każdego samolotu. Cały samolot jest w stanie osiągnąć takich przyspieszeń, jakie były musiały tam się zdarzyć, żeby lecieć zgodnie z trajektorią oznaczoną przez Mach. W ciągu roku sekundy, 1/3 sekundy, zmiana prędkości tego typu turbiny byłaby potrzebna, aby podskoczyć najpierw na jeden poziom, potem zatrzymać się, czyli przyspieszenie w drugą stronę. Bo to tak jest, proszę Państwa, każdy jeździ windą, prawda? Jak winda jedzie do góry, to się czujemy trochę cięższy, czyli mamy przyspieszenie do dołu, większy ogier. Kiedy hamuje, czujemy się lżejsi. To samo i ten samolot musiałby wykonywać. Tam pasażerowie, jakby nie byli przypięci na pasami, to by już byli przylepieni do sufitu, a prawdopodobnie piloci by stracili już przytomność. Także to jest po prostu nierealne, no, nawet wojskowe samoloty nie są w stanie przelecieć takimi tak gwałtownie. Także nic na to nie poradzę, ale to jest nie do zrobienia. No tak, a tutaj tak zwana światła część społeczeństwa uważa, w ogóle to wszystko, właściwie powszechne jest przekonanie, zwłaszcza w mediach, że ktoś, kto nie wyklucza zamachu, jest szaleńcem. Jak pan profesor by to skomentował? Ja myślę, że każdy aspekt musi być wziąć pod uwagę aż do czasu eliminacji. Ja w swojej pracy właśnie mam zasadę pracy poprzez eliminację. Założyłem, że raport Marku, raport Millera są wiarygodne. I zacząłem dlatego pracować nad aspektem uderzenia w drzewo. Po krótkim, długim czasie okazało się, że ten samolot w ogóle w to drzewo nie uderzył. Poprawia sobie pani, ja się czuję teraz, ta praca poszła na bardzo. Nie było katastrofy. To pewnie była niepotrzebna. Gdyby mi powiedzieli, proszę nie robić tej pracy, to bym się mógł zająć czymś innym. A tak to się narobiłem, tylko ja, ale moi doktoranci, moi doktorzy, którzy pracują razem ze mną, i na nic. Jak pan profesor ocenia fachowość komisji Millera? Mówię o fachowości komisji Marku, bo co do Rosjan to raczej wielokrotnie jakby Rosja udowadniała swoją wiarygodność na międzynarodowym. Obie komisje pogwałciły wszystkie punkty załącznika 13 umowy chicagowskiej, według której mieli procedować tą katastrofę. I nie są to przypadkowi ludzie, to są ludzie, którzy są powołani do takiej analizy i doskonale wiedzą, umieją czytać po polsku, po rosyjsku, po angielsku przypuszczam, co te normy mówią. A mówią, że wszystkie elementy tego samolotu muszą być znalezione, sfotografowane, mierzone, udokumentowane, potem pozbierane. To jest tak samo tam, w zamkniętej hali. Czy ktoś widział zamkniętą halę? Potem miało być tam wszystko zrekonstruowane. To są wymogi tego załącznika 13. Po kolei wszystkie od A do Z zostały pogwałcone. Jaką mamy możliwość prawną postawienia, znaczy wyciągnięcia konsekwencji od tych ludzi, którzy byli odpowiedzialni za to, żeby te wymogi były spełnione, a nie dopilnowali tej roboty, albo po prostu ją, no nie wiem, albo dokonać jakiejś sabotażu? No niestety, nie jestem prawnikiem, także nie mogę odpowiedzieć na pani pytanie, ale trzeba to zapytać. Dlatego wiem, że w październiku ma być specjalna konferencja prawników również zorganizowana, aby właśnie analizować sprawy prawa. Także sobie dobrze byłoby się o to zapytać. Ostatnie moje pytanie. Powiedział pan profesor, że pełna naukowców w tej chwili trwa
Polsce próbuje dołączyć i pomóc coś zrobić w tej sprawie, ale też wiem, że spotykał się pan profesor z takim ostracyzmem i odmową pomocy. Chciałabym się zapytać, kto pana odmówił podania specyfikacji samolotu Tu-154? Czy taka się rzecz wydarzyła i jeśli tak, to jacy naukowcy panu odmówili pomocy? Nie, to jest tak, że ja prosiłem jakiegoś pana Sińskiego, który pani pomoże i on odmawia. Ja rzuciłem, że tak powiem, hasło na wiatr. Ja nie wiem, kto tu jest określony, kto posiada te dokumenty. Wiem, że te dokumenty na pewno istnieją i na pewno w tym kraju istnieją, ale kto personalnie jest odpowiedzialny za ten dokument, to ja nie wiem. Ja w związku z tym miałem nadzieję, że jeżeli te osoby, bo naiwne oczywiście, będą wiedziały, że ja tak tym tematem pracuję, to będą starały się mnie czy innym osobom pracującym nad tym tematem pomóc. Ale takiej pomocy do tej pory nie dałem. Natomiast wczoraj chyba w Telewizji Polskiej miałem program 10-minutowy i tam staram się być bardzo kulturalny i zaprosić, wyciągnąć rękę do strony przeciwnej, drugiej, usiądźmy, porozmawiajmy jak naukowiec z naukowcem. No i okazuje się podobno, że tam napisali, że profesor Gina się wycofuje, że tam zaraz błędy i tak dalej. Nic takiego, proszę Państwa, nie powiedziałem, czyli wizualnie to powiem tak, ja wciążałem rękę, a oni tą rękę ugryźli. Tyle widział G! Może takie ostatnie pytanie. Panie profesorze, jak pan postrzega w ogóle to, co się dzieje w Polsce? I jak pan postrzega z perspektywy tego zetknięcia się z Polską w tej chwili? Jestem absolutnie zaskoczony, przerażony. W ogóle nie rozumiem, nic nie rozumiem. Absolutnie nie rozumiem, co tu się dzieje. Ja rozumiem, no, żal, bardzo Państwa żal. Bo ja nawet jeżeli dostaję te e-maile, to ja tak jak mówię, kto inny się tym zajmuje. Moja instytucja, uniwersytet, z którym pracuję, jak prezydent tej instytucji dostał taki e-mail, to przyszedł personalnie do mnie do pokoju, powiedział o profesorze. Panie profesorze, chciałem pana zapytać, czy pan lub pana koledzy gdziekolwiek i kiedykolwiek mieli zarzuty, że badania naukowe są upolitycznione? Czy coś takiego pana spotkało? Kiedykolwiek w karierze? Kiedykolwiek, tak. Kiedykolwiek w karierze? Nigdy. Ja w ogóle się stronię od polityków. Nie mam pojęcia w ogóle, jak z nimi rozmawiać. Także ja jestem czysty i władzy naukowiec. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja szczególnie panu dziękuję za te piękne słowa wypowiedziane o inżynierach i o profesorach. Sama jestem czołem inżyniera, jestem z niego dumny, a on jest dumny ze swoich. A pytanie jest takie. Jestem wybrana w bardzo słynnym na kanału wypływu polskich młodych inżynierów naukowców na półkostan pojemny z Polski, a później transformacja. Na początku spadania niepodległości II Rzeczypospolitej to ludzie wyjeżdżali, jak to mówię. Króciutko, prosimy naprawdę do pracy, a profesorowie wracali na rynku. Nie, pytanie. Ale teraz ja chcę powiedzieć, że to jest Ameryce i dla Ameryki pan jest dla Polski. Bardzo panu dziękuję. Bardzo proszę, ostatnie trzy pytania, jednozdaniowe, proszę państwa. Jednozdaniowe. Panie profesorze, mam pytanie. Jeśli pan by otrzymał zdjęcie jakiejś części takiego samolotu, na podstawie tych zdjęć można zrobić analizę i powiedzieć, co tutaj się zostało od tego samolotu, oderwana, ucięta i tak dalej. Państwo wszyscy tam na krawędzie te bo jest bardzo dużej dokładności zdjęcie, jest bardzo bliska, raczej mikroskopowo trzeba by to zrobić. Tak samo to wygląda. Proszę pana, niektórzy publicyści
wiedzą, że wybuchu nie mogło być, ponieważ Wojskowy Instytut Inżynierii Chemicznej badał niektóre fragmenty samolotu i stwierdził, że nie ma tam żadnych śladów materiałów wybuchowych, radioaktywnych i gazu. Czy pan się chce to ekspertyzę? Pan został bardzo możliwość. Pana przepraszamy, a nie musi się bardzo